Witam serdecznie wszystkich. Czekam, aż dołączycie. Specjalnie dla Was dzisiaj będzie grał DJ Rony. Jego miksik tutaj w tle idzie. Czekam, aż przybędziecie. Czekam, aż będziecie już tutaj razem z nami na live'ie. Czekam na Was jeszcze chwilę, minutkę. Czekam. Jak Wam tydzień minął? Dobrze, dobrze. Czekam jeszcze parę sekund. Witam wszystkich serdecznie. Trening online na live'ie. Oczywiście ode mnie, od siłowni, od gym. Witam się z Wami serdecznie. Piątek, godzina 19. W super klimacie i przy super muzyce. Dobrze, dobrze, dobrze. Przybywajcie, ile Was tam już jest? Dołączacie, widzę. Dobrze. Jeszcze chwilę czekam nas. Dobrze. Jak Wam minął ogólnie cały tydzień? Jak się czujecie dzisiaj? Już przy tym piątku i w tej sytuacji możecie pisać jak najbardziej. Jeszcze czekam, aż chwilkę dołączycie, dosłownie minutkę i zaczynamy sobie rozgrzeweczkę. Dzisiaj sobie zrobimy trening wzmacniający ogólnie w warunkach domowych. Taki będzie, ponieważ trening kulturystyczny dosyć ciężko jest zrobić przy małych obciążeniach, ale zrobimy sobie to przy takiej samej zasadzie. Zrobimy sobie bareczki, biceps i brzuch. Bareczki, biceps, brzuch. Oczywiście przy muzyce mojego kumpla, DJ-a Ronego. Dobrze, widzę, że już tu jeszcze dołączacie. Super, super, super. Super. I już, już, już za parę sekund zaczniemy sobie rozgrzeweczkę. Jak się czujecie po tym całym tygodniu? Kto jeszcze pracuje, kto odpoczywa, ktoś ma ochotę i chce się troszeczkę poruszać razem z nami. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobrze, dobrze. Dobra, jesteście już wszyscy przed nami. Dobrze. Na początek serdecznie pozdrawiam wszystkich moich znajomych z dwóch siłowni. Cieszę się, że cały czas z nami jesteście, że cały czas chcecie, abym prowadził dla Was treningi online, przez internet, w warunkach domowych. Przygotujcie sobie, jak zwykle, jak ostatnio, większe obciążenie. Czyli zgrzeweczki, które wcześniej przygotowaliście, mogą być sklejone taśmą. I mniejsze obciążenia, czyli można powiedzieć ciężarki, 1,5-kilowe. Oda Święcicki, pozdrawiam. Dziękuję zawsze za wsparcie. Jest z Wami. Robię Wam takie serduszko z Wody Święcickiej. Socjalnie dla Was. Dobrze, na pewno dziś napędzi mnie ta woda do działania. Dobrze, dobrze. Super.
Dobrze, dobrze. Zaczynamy rozgrzeweczkę. Wszyscy gotowi? Staniemy sobie swobodnie. Najważniejsze w każdej rozgrzeweczce. Dogrzać każdą partię mięśniową, stawy, ścięgna, tak żeby nie było kontuzji. Krążymy do przodu. Oczywiście na początek. Na początek po kolei wszystkie części całego ciała dogrzejemy. Bardzo ładnie. Na zewnątrz. Super. Bardzo ładnie, dobrze, dobrze, dobrze poruszać, dobrze rozgrzać. Ruszać się tam przed tym monitorkiem, telewizorem, laptopem, telefonem. Ruszamy się. Dobrze, nadgarstki teraz. Ruchy okrężne. Na razie w miejscu. Ponaciągać. Dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie. Dobrze, dobrze. Super. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze Wam postaram się troszkę podgłośnić. Super. Dobrze, teraz łokcie. Dobrze, na zewnątrz, na zmianę. Kręcimy bardzo ładnie. Bioderka następne. Pokaż, jak kręcicie w domu ładnie bioderkami. Najpierw w jedną stronę, później w drugą stronę. Dobrze. Kolanka razem. Dobrze, staw skokowy. Jedna nóżka, druga nóżka. Dobra, szeroko stajemy. Wymachy. Ramion. Góra, dół. Rozgrzewamy pięknie. Dobrze. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze. Przeskakujemy teraz. Rączki wysoko. Ogrzewamy bioderka. Dobrze. Teraz rytm muzyki. Troszkę sobie poskaczemy. Pamiętajcie, najważniejsze w rozgrzewce jest to, żeby dogrzać każdą partię mięśniową. Wszystkie stawy, tak żeby nie było żadnych kontuzji. Nigdy w życiu nie upadam moich rozgrzewek. Nie trzymam się według planu żadnego ułożonego. Najważniejsze jest, żeby się poruszać i żeby to dobrze dogrzać. Jeszcze, jeszcze. I tak samo. Włączcie muzykę. Poczujcie tą energię. Zawsze dogrzewajcie tak, żebyście czuli, że wasz organizm jest dokładnie dogrzany, że jest gotowy do treningu. Dobrze. Machamy teraz ładnie. Zwroty, rączki i obroty. Dobrze. W jedną, drugą. Myjemy szybki, myjemy szybki, myjemy szybki. Poruszać jeszcze pośladeczkami. Jedna strona, poczuć tylko cię ruchy. I oczywiście uśmiech przed monitorem. Dobrze, dobrze. Teraz bieg buksewski. Bardzo dobrze się przez to właśnie. O, i ruszamy, i ruszamy, i ruszamy. I z powrotem. I dalej łokcie. Super, rozgrzeweczka, rozgrzeweczka. Jedziemy i teraz na poczek. Ja czuję tylko cię ruchy. Przy tej muzyce, lata 80. dogrzewamy wszystko. Pach i bok. Bardzo ładnie. Jedziemy. I ba. I teraz krążonka. Jak na dyskotece. Raz, dwa. Przy muzyce DJ Rony. I druga strona. I kręcimy tym sprzętem. Dobrze. Jeszcze skakaneczka teraz. I teraz ładnie robimy przysiad i skręty. Raz, dwa. Dogrzewamy pięknie. Skręty, napinamy brzuszek. Super. Jeszcze techniczny przysiad i dogrzewamy cały brzuch. Bardzo ładnie. Super. Jeszcze. 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 I jeszcze troszkę. Bardzo ładnie. Dobrze. Bieg bokserski. I jeszcze raz łokcie. I jeszcze raz myjemy szybki. To mi się podoba. To jest właśnie rozgrzeweczka. Musimy to poczuć. Pamiętajcie, nie uczyć się na pamięć. Dogrzewać.
obalamy to wszystko i jedziemy z tematem do Rzepie Bukserskiej i skakaneczka skaczemy jeszcze i przygotować się. I jedna strona, i druga strona, i jeszcze raz. Ładnie dogrzewamy. Garda blisko, górze i na każdą stronę. Bioderka pięknie dogrzewamy. To jest to, to jest to, to jest to. Jeszcze, jeszcze, bardzo ładnie. I oddychamy, wdech i wydech. Super. Bardzo ładnie, moi drodzy, uśmiech. Serduszka pokazujemy wszyscy tam ładnie przed kamerką. Uśmiechamy się do mnie. I wysyłam wam miłość. Z jododzin, dobrze. To jest właśnie to, to ma być power. Dawać, dawać. Nienawidzę klepać regułek. Lubię być wyluzowany, tańczymy teraz. Chodźcie, ruchy, rozgrzeweczka całych ramion. Zaraz chyba fala pójdzie i jeszcze szpagat. Dobrze, i to jest rozgrzeweczka. Poczujcie te kocie ruchy. A nie wszystko według regułki, pamiętajcie. Nienawidzę tego. Super, super. I ciśniemy. To mi się podoba. Dobrze, rozgrzeweczka. Super, jeszcze. Jeszcze, dobra. I teraz przygotujcie się. Przysiad i kopnięcia do przodu. Każdy w miarę możliwości. Pięknie. I kopiemy. Przed siebie. Dawać mocno. Jeszcze. 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 I przysiad. I na boczek rozciągamy jeszcze. Ładnie, technicznie. Super. Jeszcze. Poczuj te kocie ruchy. Dobrze. I jeszcze. I jeszcze. Muzyczka idealna. I przechodzimy do uników. Napięty brzuszek, plecy prosto. Jedna, druga strona. To jest to. Wszystko ładnie tu jeszcze dogrzewamy. Dobrze. I przechodzimy do przodu. Dobrze. I jeszcze. I jeszcze. I przesuwam wam głośniczek. Dobrze. Super, super. Dawać, dawać. Dawać, dawać. I jeszcze uniki. I jeszcze, jeszcze rączki na bok. Dobrze. To jest to. Super rozgrzeweczka. I pozytywna energia ode mnie dla was. Dobrze, poskażmy jeszcze łokcie. I wokół. Poczujcie, wypnijcie pośladki. Poskaczcie do przodu, do tyłu. To jest to. Właśnie o to chodzi. Moi drodzy. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. I tak, i poskakać. Dobrze. Poczuj tą energię. Poczuj to ode mnie. Ja ci to przekazuję teraz. Dobrze, jeszcze. Kakaneczka. I zwalniamy tempo powoli. I zwalniamy tempo. Dobra. Dobrze, napijemy się troszeczkę. Jesteśmy już dobrze dogrzani po tej zabawie od DJ-a Ronego. Uwielbiam takie rytmy. Wy też musicie to poczuć. To mi się podoba. Dobra, dobra. Dzisiaj zaplanowane. Bareczki. Czyli tak, mniejszym obciążeniem na początek. Jeszcze delikatnie sobie zrobimy krążenia z obciążeniem. Dobrze. Dawać, dawać. Dawać, jeszcze krążymy. Dobrze. Do przodu. Do tyłu. Dobra. I zaczynamy już. Pierwsze ćwiczenie na wykroku. Ładnie odcinek będziemy zablokować, tak żeby pełna pozycja była ustabilizowana. Oddychamy. Na dół wdech, do góry wydech. Kąt prosty, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście,
12. Bardzo dobrze. Kąt prosty dla bardziej wytrwałych, dla siłaczy. Oczywiście z grzebeczki. Ja jadę oczywiście z grzewkami, czyli czwóreczka na wykroku. Druga seria, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Pięknie! Skupcie się ładnie tutaj na technice. Wszystkie seryjki robimy sobie od 12 do 15, tak żeby dane partie mięśniowe postarać się jak najbardziej spompować. Nie mamy tu za dużego obciążenia, to nie jest siłownia. Oczywiście ja mam tu parę hantelek, ale wykorzystujemy wszystko tak jak przy treningu domowym. Dla tych ludzi, którzy nie posiadają takiego sprzętu w domu, tylko posiadają podstawowe rzeczy, które mogą użyć w tym treningu. Dobrze, trzecia seria. Jedziemy, siłacze. Dwie zgrzeweczki i tu nie ma lipy. Dwa, trzy, na dół wdech, do góry wydech. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Odpoczywamy. Jeszcze jedna seria przed nami. Minutka fajna. Jazda. Jedziemy, czwarta seria. Co jest z wami, pitbulle i pitbulki? Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobrze. Następne ćwiczenie. Bardzo ładnie. Następne ćwiczenie. Na bareczki będzie to unoszenie antlibokiem na wykroku. Nieważne, która nóżka, lub delikatnie w rozkroku, tak żeby odcinek lędźwiowy był ustabilizowany. Można delikatnie pośladki wypiąć. Delikatnie łokcie upięte. Do góry wydech. Na dół dech. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Teraz na wykroku. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Nie spieszyć się. Jedenaście. Dwanaście. Odpoczywamy. I dla bardziej wytrwałych, nie spieszyć się, starać się bardziej napiąć ten odcinek powoli, technicznie. Skupmy się bardziej na technice. Do góry wydech, na dół dech. Na garstki delikatnie możecie skręcać na bok, tak żeby jeszcze całe włókna w barkach pracowały. Dobrze. Gotowi? Łapiemy. Teraz większe obciążenie, mam nadzieję, że nie puści tutaj to. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. O, tu już czuć. Osiem. Hulk. Dziewięć. Dziesięć. Przy tym obciążeniu mi wystarczy 10 ruchów. Oczywiście od 12 do 15 idziemy. Trzecią seryjkę zrobię troszkę mniejszym. Dobrze, dobrze. A tutaj widzę, że Rony kręci sprzętem. Specjalnie dla was. Jedziemy. Trzecia seryjka. Ładnie ustawić pozycję. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Do góry wydech, na dół wdech. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Pięknie. Jeszcze jedna seria nam została. Hulk. Dobrze, odpoczywamy. Możecie mruczeć, możecie krzyczeć. Krzyczcie to z siebie, wyładujcie te emocje, które w was siedzą teraz. To musi być pełna moc. Tak jak u mnie. Dobrze, to lecimy z tym tematem. Czwarta i ostatnia seria. Tu nie ma lipy.
Ciśniemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Już jest piękna pompa. Delikatnie możecie rozciągnąć, przytrzymać do góry. Założyć ręce jedna z drugą. Przytrzymać, tak żeby dać odpocząć. Barki mi aż już płoną, czuję. Dobrze, następne ćwiczenie. Na wareczki. Stajemy tak samo na wykroku. Nadgarstki sztywno. Będziemy sobie robić dwoma rączkami do przodu. Delikatnie łokcie ugięte. Do góry wydech, na dół wdech. Przed siebie starać się tak, żeby nam wody się nie stykały. Oczywiście hantelkami robimy to. Hantelkami łokcie delikatnie ugięte i tylko do takiego momentu. Napinamy barki na maksa i przytrzymujemy w górze około 2 sekund. Do góry wydech, na dół wdech. 7, 8, 9, 10. Jeszcze dwa ruchy. 11, 12. Bardzo ładnie. Odpoczywamy, teraz zaraz spróbujemy większym obciążeniem. Zobaczymy, jak temu helkowi zaraz będzie szło. Dajecie tam radę? Dajecie radę czy nie? Nie ma lipy? Jesteście pewni? To dawać. Dobra. Następne. A, posklejałem. Gotowi? Jasna. Raz. Dwa. Trzy. O, źle wysiłem. Cztery. Pięć. Dawać. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobra. Bardzo ładnie. Nasze czwóreczki. Czyli jakieś to już prawie 8 kilo. I ostatnia seria już mniejszymi. Tak żeby dobić, czyli zrobimy jakieś 15 powtórzeń. Pięknie, mięśnie się pięknie napinają mimo małego obciążenia. Jedziemy. Raz. Dwa. Do góry wydech, na dół wdech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, 11, dobrze, 12, 13, 14, 15, dobra, bardzo ładnie poszło, dobrze, jeszcze jedno ćwiczenie na barki, tak żeby ładnie jeszcze górę i kaptury przy tym podkreślić, na koniec łapiemy butelkę w ten sposób, oczywiście dla dziewczyn, które mają mało siły, stajemy tak samo na wykroku ładnie, łokcie jak najwyżej. Przytrzymujemy sobie tutaj. Całe kaptury w górze pracują. Do góry wydech, na dół wdech. Dwa. Stanę bokiem, jeszcze to zaprezentuję. Łokcie jak najwyżej tutaj. Pod brodę ściągamy. Nie za wysoko, tylko do napięcia całych kapturów. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Bardzo ładnie. Dziewięć. 10, 11, 12. Nie spieszymy się, robimy to powoli. Napinamy za każdym ruchem. Myślimy nad tym, co robimy. Następna seria większym obciążeniem. Biorę sobie moją mega zgrzewkę. Łapię sobie tak samo w środku. I jesteście gotowi? Jesteś gotowy? Jesteś gotowa? Mam nadzieję, że tak, bo jestem. Jedziemy. Raz, dwa, powoli, bardziej się skupcie na napięciu mięśniowym, czyli myśleć nad tym, co robicie, co napinacie, do góry wydech, na dół wdech. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, bardzo ładnie, została nam jeszcze jedna seria, zaraz zaczniemy. To biceps. Baryczki już dość dobrze spompowane. Czuję je.
napnięcie, naciągnięcie do samej góry. Przytrzymajcie. Dobrze, dobrze. I idziemy ostatnią serię. Łapiemy. I góra. Oczywiście kto tam jest silniejszy, skleja sobie dwie zgrzebeczki. I łokcie wysoko. Bardzo ładnie przytrzymujemy. Do góry wydech. Na dół wydech. Dawaj, jeszcze dwa ruchy. Dasz radę. Nie ściemniaj. Pięknie. Dobra. Następne ćwiczenka. Następna partia. Przepraszam. Łyżka wody bierzemy. Tak, żeby się nie odwodnić. I zaczynamy. Bicepsik. Buteleczki. Ładnie. Łapiemy. Stajemy na wykroku. Na zewnątrz rączki. Do góry wydech, na dół wydech. Jedziemy. Nadgarstki staracie mieć do góry, tak żeby biceps cały czas był napięty. Nie opuszczamy do samego dołu. 4, 5. I górze napinamy na maksa, tak żeby było czuć biceps przy pełnym napięciu. To jest największy, najważniejszy moment w tym ruchu. Do góry wydech, na dół wydech. Dawać jeszcze dwa ruchy. Dobrze. Teraz spróbujemy z troszkę większymi. O, jest wygodnie. Dobrze, to zrobimy troszeczkami. Tak, żeby zrobić to dokładniej i technicznie. Teraz stanę bokiem. Też bardzo fajnie na wykroku, tak żeby ustabilizować ciśnienie gardłowe. I na zewnątrz, na wydechski do góry. Nie opuszczamy do samego dołu. Do góry wydech, na dół wydech. Bardzo ładnie. Dawać jeszcze. 7, 8, 9. Nie spieszymy się. Dobrze. Dociskamy. Napinamy bicepsik. Dobrze. Zaraz przed nami trzecia serika. Kto tam ma za mało wody w tych butelkach, bierze sobie większe. Trenujemy większymi. Tak, żeby troszkę zwiększyć. Przy spalaniu i przy rzeźbieniu masy mięśniowej, też oczywiście, żeby Wam ten podskórny już schodził, używamy mniejszych obciążeń, robimy więcej ruchów, także możecie spokojnie do 20 ruchów wykonywać, jak 12 jest dla Was za mało. I idziemy trzecia seria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, uśmiech tam, 8, 9, 10, 11, 12, odpoczywamy, jedna jeszcze seria, ostatnia przed nami, gdzieś nam Rysiek dzisiaj zginął, nie wiem gdzie on jest, ale następnym razem już na pewno z nami będzie, pozdrawiam serdecznie wszystkich jeszcze raz, już nie mogę się doczekać, kiedy z wami wszystkimi się zobaczę, na wspólnych treningach, na wspólnych zajęciach i znów poczujecie tą pełną moc, która ode mnie tryska do Was. Idziemy, ostatnia seria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, dobrze, 9, 10, 11, 12, dobrze, odpoczywamy i zaraz jedziemy następne ćwiczonko, dobrze, następne ćwiczonko, dobra, bicepsik. Chodźcie w kącie prostym. Prostujemy, napinamy do środeczka.
Dobrze. Do środka wydech, na zewnątrz wdech. Starać się, żeby łokcie się ani nie zginały do przodu, ani do tyłu się nie wyginały. Do góry delikatnie, tylko w kącie góra-dół w zakresie ruchu. Dobrze. Jedziemy. Dociskamy ładnie. Bardzo ładnie. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bardzo ładnie. Piękny biceps jest ładnie napięty. Pamiętajcie o tych spięciach i powolnych ruchach, tak żeby dobrze wyczuć. Każdy z nas, swój organizm, każdy musi wyczuć daną partię mięśniową, czyli wyczuć to, co ćwiczymy, powoli to wykonywać i skupić się nad tym, czyli teraz nad napięciem bicepsa, powoli. Wydech, pełne napięcie bicepsa, wdech, wydech, napięcie bicepsa, bardzo ładnie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bardzo ładnie. Pozdrawiam przy okazji Andrzeja Sondę. Jestem dziś w jego koszulce teamowej, w której zawsze wychodzimy do ringu. Z logami naszych sponsorów. Pozdrowienia dla Andrzeja Sondry. Jest teraz za granicą. Pracuje tam. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy kiedyś boksować. Wszyscy na to czekają. Znaczy on w ringu, nie ja. Ja jako jego pomoc w wsparciu psychicznym i wsparciu przyjacielskim w narożniku. Dobrze, jedziemy. 4, 5, 6, 7, 8. Skupcie się na technice. 9, 10, 11. 12. Dobrze, odpoczywamy i ostatnia seria przed nami. Później ćwiczenie na biceps w serii łączonej. Także będziemy palić ten biceps, można powiedzieć, tak do końca, tak żeby ładnie go jeszcze dokrwić. I jedziemy. Czwarta seria, skupcie się. Nie obijać się tam, nie ściemniać. I przede wszystkim nie podjadać gdzieś tam chipsów. Wydech i wdech. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bardzo ładnie, dobrze. Następne ćwiczenie na biceps i to będzie już dzisiaj ostatnie na biceps przed treningiem na brzuch. Trening na brzuch, tak samo sobie zrobimy łączone, to będą serie łączone. Czyli można powiedzieć budowanie masy mięśniowej na brzuchu, czyli mięśni na brzuchu i do tego sobie dorzucimy cardio, czyli tak, żeby to zbudować i przy okazji spalić jeszcze dodatkowo. Dobra, jesteście gotowi? Ostatnie ćwiczonko. Będzie to seria łączona i zrobimy sobie tak zwane siódemki, ja to zawsze tak nazywam. Jedziemy. Pierwszy zrobimy sobie zakres ruchu. Od samej góry do połowy 7 ruchów. Później od dołu do połowy 7 ruchów. Skupcie się na technice i na napięciu. I ostatnie 7 to będą całe ruchy. Dobra? Gotowi jesteście wszyscy? Ja jestem gotowy. Dobra. Nadgarsteczki napięte na początku. Od połowy do góry, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz od dołu do połowy, jedziemy. Raz, napinamy za każdym ruchem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jedziemy teraz cały. Raz, dwa, 3, 4, 5,
6, 7. Dobrze, odpoczywamy. O, jest napięcie już bicepsa, piękne. Czuję to dosyć znacząco, mam nadzieję, że wy też. Ale się już wariaty za wami stęskniłem. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem na dwóch siłowniach w Dolinie Szczurowej. Za tą pozytywną energią, za tym klimatem, który panuje w naszej siłowni Yodo Gym, za tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi, którzy zawsze chcą ze mną rozmawiać, powerują mnie, motywują mnie. Ja też ich zawsze. Pozdrawiam was serdecznie. Serduszko ze Świecińskiej dla was. Love. Dobra, jedziemy drugą serię bez zbędnego już gadania. Od połowy do góry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przepraszam, do 7 miało być. Zamyśliłem się o was. 2, 3, od dołu do połowy. 4, 5, 6, 7 i całe. Jedziemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tam tu nam zostanie jeszcze jedna seria, ponieważ robimy 21. Jest tu dosyć dużo tych powtórzeń, także wystarczą tu 3 serie i zaraz zaczniemy brzuszek z cardio, zaraz was zmuszę do ruszania się, żebyście ruszyli swoje dupska pasione tam na kanapach. Dobrze. Gotowi? Ostatnia seria. Od połowy do góry. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i do połowy. Raz. 2. Napinamy bicepsy. 3, 4, 5, 6, 7 i cały jedziemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bardzo ładnie. Dobrze. Teraz sobie zrobimy brzuszek. Coś nam tu DJ-a Ronego zacięło. No to dobrze. Tu już wejdziemy sobie tutaj na inną muzyczkę przed brzuchem. Napijcie się łyczka wody. Nabijcie się łyczka wody. I już dla was będziemy ciśnęli brzuszek, duże zgrzewki już. Już prosimy na bok. Dobrze. I już wam włączam muzyczkę. Pięknie. Dobrze. Bierzemy sobie matę. I teraz przygotujcie się na większą intensywność. Będziemy sobie robić seryjki łączone mniej więcej po 30 sekund. Ręczniczek na ziemi, jak wolicie tam. Dobrze, gotowi jesteście. Pierwsze ćwiczenie. Opieramy się, nóżki będą ugięte. Będziemy sobie zrobić tak zwane scyzoryki. Dobra, jesteście gotowi. Do środka wydech, na zewnątrz dech, ciśniemy i start. Zginamy się, napinamy brzuszek. Do środka wydech, na zewnątrz dech. Idziemy jeszcze. Dobrze. Dawać, dawać, jeszcze ciśniemy. Dawać, dawać. Dobrze. I stajemy jak najszybciej. I 30 sekund biegu bokserskiego. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciśniemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Brzuch napięty. Mocno, jedziemy z tym. Dawaj, dawaj. Ogień, ogień. Dawaj, dawaj. Mocno ma być. Szybciej. Jeszcze. Dawaj, dawaj. Mocno. Dobrze. I druga seria. Siadamy. Odpoczywamy 10 sekundek. I jedziemy.
Druga seria, gotowi, start. Widać ładny brzuszek, nóżki złożone jak najbardziej do środka, tak żeby napięcie brzucha było jak największe. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze. I wstajemy. I teraz kakareczka. Zmusić się do ruchu. Spalać ładnie ten zaległy tłuszczyk. Skaczemy 30 sekund. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj jeszcze. Może. Jeszcze, jeszcze wytrzymać. Dawaj, dawaj. Ciśniemy. Teraz przed nami będzie trzecia serika. Jeszcze. 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 Dobrze. I przygotować się na trzecią serikę. I ciśniemy, start. Dobrze, poszło. Napinam brzuszek. Wydech, wydech. Dawaj. Jeszcze ciśnij. Dobra. I idziemy teraz. Bieg bokserski. A wyciągaj się, wyciśniemy. Prosto plecy, brzuch napięty. Szybciej. Dawać, dawać, oddychać. Dawać, dawać, ciśniemy. Jeszcze ogień. Dawać, dawać, mocno. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Przygotować się do ostatniej serii tego ćwiczenia. Przepraszam. I jedziemy. Jeszcze. Dobra, i skakaneczka, ciśniemy. Dawaj, dawaj. Wyskakujemy z rączki na rączkę. Uśmiech na twarzy, pozytywne nastawienie. Dawaj, dawaj. Skaczemy. I znowu na nogę. Dawaj, i skakaneczka razem. Na wioski napięte. I znowu na nogę. Dawaj, dawaj. Dobrze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, dawaj. Dobrze? Teraz tak, przejdziemy do następnych ćwiczeń. Przejdziemy do następnych ćwiczeń, może troszkę bocznym się teraz położę, tak żeby miał więcej miejsca. Kłuczę głowy. Dobrze. I jedziemy tak. Będzie to seria łączona, składająca się z 6 ćwiczeń. Wszystko robimy po 30 sekund, ok? Na początek jedziemy rowerek. Ręce wzdłuż ciała, start. Kręcimy, kładziemy się. Dawać, dawać. Kręcimy, jedziemy na rowerze do Jodo Gym. Do Szczurowej albo do Gdowa, jak wolicie. Dawać, dawać jeszcze. Dawać, dawać! Dobrze. I teraz ciśniemy nożyce. Dobrze. Musi brzuszek do spalania. Jedziemy na zmianę. Dawać. Jeszcze. Dobrze, jeszcze. Cisnąć! Ma być ogień. Dobrze, i wstajemy szybciutko. Zmuszam was do ruchu. Szybciutko, szybciutko. I robimy ładnie przysiad. Techniczny. I skręt. Napinamy brzuszek na maksa. Dobrze.
Jeszcze. Jeszcze. Napinać ładnie brzuszek przy każdym ruchu. Wkręcamy delikatnie nóżkę pod skosem. Jeszcze. Jeszcze wytrzymać. Dobrze, jeszcze. Dobra, ostatni raz. Łapiemy oddech. Zaraz przed nami druga seria. Tylko tu zamknę, żeby mi nie zabiało. Dobrze. I przygotować się do drugiej serii. Gotowi? Rowerek przed wami. Ciśniemy, gdzie tam lubicie. Ręce wzdłuż ciała. I kręcimy. Dawać, dawać. Ciśniemy, ciśniemy. Jeszcze. Dobrze, dobrze. Dawać, dawać. Dawać leniuchy. Kręcimy na tym rowerku. Dobrze. I następne, przygotować się. Ciśniemy nożyce. Jedziemy. Dobrze. Dawać, dawać. Jeszcze. Jeszcze. Mamy sprawę. Dobrze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Jeszcze troszkę. Jeszcze. W tej chwili. Dobra. I szybciutko wstajemy. Wstajemy, wstajemy. Ostatnie ćwiczonko, gotowi. Przysiad ładnie techniczny. I naciągamy. Napinamy brzuszek. Jeszcze. Jeszcze. Pięknie. Dobrze. Napinać brzuch za każdym ruchem. Jeszcze. Jeszcze jeden ruch. I odpoczywamy przed wami. Zaraz trzecia seria i ostatnia. No. Ja już się troszkę spoczyłem. A wy? Dobrze. Jeszcze odpocząć 5 sekund. Zaraz idziemy trzecią serię. Przygotowani. Start. Idziemy rowerem. Lecimy do rodziny. Dawać, dawać. Jeszcze. Dobrze. Ręce wzdłuż ciała. Kręcimy rowerek. Dobra. I teraz nożyce ustawić w ładnej pozycji. Ciśniemy. Drzwi. Jeszcze. 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 Dobra. I wstajemy. Ostatnia seria przed nami. Zaraz sobie jeszcze zrobimy ładne ćwiczonko wzmacniające. Dobra. I ostatnie ciśniemy przysiad. I napinamy ładny brzuszek. Dobrze. Super. Jeszcze. 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 Dobra. I teraz tak. Mata. Przepadnie. Mata przed nami. Robimy sobie deseczkę. W ten sposób damo. Niestety tutaj moje pomieszczenie nie pozwala na to. To jest za krótkie, żeby nóżki ładnie w miarę blisko złożył. Dobrze, deseczka. Przypomnę. Łokcie układamy w ten sposób. Widzicie. Słyszycie. Plecy prosto. Pośladki niesione. Dobrze. Jesteście gotowi? Ciśniemy. Start. Dobrze. I trzymamy. Głowa do góry. Będzie wszystko dobrze. Ha. Dobrze, trzymamy.
Robimy sobie tu dwie seryjki. Trzymamy. Dobrze. 30 sekund jest. To rozciągnijcie delikatnie do tyłu. Ja już teraz zmienię muzykę przed następną serią i wygaszę trochę światełka, bo dzisiaj się po tym całym tygodniu zrelaksujemy. Dobrze. Bardzo ładnie. Już ustawiam specjalnie dla Was romantyczną muzyczkę. Wilki będą wyły. Dobrze. Wygaście sobie już światełka, tak żebyście się poczuli wyjątkowo. Ja tak samo zrobię. Dobrze. Bardzo ładnie. Nastrój musi być w domu. Także przed tą ostatnią serią deseczki wygaście wszystko. Poczujcie połączenie z naturą. Wyluzowanie. Dobra, kasuję. Ostatnia seria deseczki. Robimy rozciąganie. Zrelaksujemy się na koniec. Start. Poszło. Trzymamy plecy prosto. Pośladki, głowa do góry. Dobrze, trzymamy jeszcze. Jeszcze. Wzmacniamy odcinek lędźwiowy. Całe plecy. Trzymamy, trzymamy. Dobrze, na kolanka. Wyluzować już troszkę teraz. Do przodu. Rozciągnąć. Dobrze. Wyluzujcie teraz na koniec rozciąganie. Pełne wdechy, pełne wydechy, pełen relaks. Poczujcie spokój. Symbiozę z naturą całą. Wypuszczamy ładnie powietrze do dołu i góra. Ostatni raz. Bardzo ładnie. Teraz szeroko nóżki. Przechylamy się całkiem do tyłu. Odchylamy głowę. Przytrzymujemy, rozciągamy. Czujcie to relaks. Rozluźnijcie, rozciągnijcie już całe mięśnie, które ćwiczyliście wcześniej. Dobrze. Teraz do tyłu. Przytrzymajmy. Bardzo ładnie. Jeszcze do góry. I na ręce, do wewnątrz lub na boki. Super. Bardzo ładnie. Położyć całkiem, rozluźnić, rozciągnąć, przytrzymać, głowa do góry. Leżymy, leżymy, bardzo ładnie. Super. Jeszcze raz do tyłu. Szeroko, szeroko siadamy i na jednej nóżki się schylamy. Rozciągnijmy to ładnie. O drugiej. Do przodu. Bardzo ładnie, bardzo powoli. I naciskamy łokciami ładnie. Dobrze. Jak najbardziej za kosteczki podciągamy, jak najbliżej.
przyciskamy łokciami, prostujemy plecy. Bardzo ładnie. Wstrzymać, zrelaksować się. Dobrze. Teraz przekładamy, prostujemy nóżkę, drugą przekładamy na drugą stronę, ręka przeciwna odpycha nogę. Dobrze. Dobra. Zmiana strony, to samo i przeciwną ręką odciągamy, rozciągamy całe bioderka. Dobrze. Bardzo ładnie. Dobrze, wstajemy. Teraz ładnie w rozkroku. Poczujmy się, jakbyśmy byli stopy delikatnie na zewnątrz. Poczujmy się, jakbyśmy byli Buddami. Rozciągamy łokciami na zewnątrz. Prostujemy plecy. Przytrzymujemy. Bardzo ładnie wstrzymacie. Góra, powoli naciągamy, jedna, druga, bardzo ładnie, dobrze, teraz na bok przekręcamy się, naciskamy na kolano, odciągamy plecy do tyłu, bardzo ładnie, przytrzymać. Druga strona, to samo wykonujemy ćwiczenie. Przytrzymujemy, odciągamy plecy do tyłu. Dobrze. Teraz stajemy szeroko. Łapiemy za kosteczki. Na prostych kolanach. Do góry. Łapiemy za jeden łokieć, dociągamy, góra, drugi, dociągamy, dobrze. Teraz opuszczamy ręce, zaciskamy nadgarsteczki i powoli do góry. Ćwiczyliśmy dzisiaj biceps, także robimy pełne napięcie i powoli na dół. Rozciągnąć biceps do samego dołu, przytrzymać, jeszcze raz góra, jeszcze raz dół, dobrze, przed siebie i bareczki, głowa w przeciwną stronę, tak samo dzisiaj ćwiczyliśmy, bardzo ważne, żeby je dobrze rozciągnąć, przytrzymać, dobrze, przed siebie, teraz druga ręka. I przed siebie, łapiemy się za szyję. Dociągamy jeszcze za łokieć. Delikatnie. Dobrze. I jeszcze raz. Druga strona. Dobrze. Przed siebie. Do dołu. Przytrzymujemy. Do góry. Rozluźniamy mocno. Rozluźnijcie całkowicie napięcie na zewnątrz. Dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało wszystkim nasz trening dzisiaj, że się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że mogłem Wam przekazać cząstkę mojej pełnej mocy, energii. Miłość przekazuję Wam oczywiście ode mnie serduszko od całego Yodo Gym. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że trening Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w poniedziałek. W poniedziałek ćwiczymy plecy i nogi. W środę już zaczniemy od treningu obwodowego, czyli damy asa. To będzie pełna moc. Po prostu chciałem przerobić też trening ten podzielony partiami, tak żeby każdy mógł w warunkach domowych wykonać przeróżne ćwiczenia, wykorzystując tylko butelkę wody, do tego nic innego. Nie każdy z Was posiada hantelki i inne rzeczy, także teraz w warunkach domowych fajnie wykonać ten trening przy takich warunkach, jak dysponujemy nimi w domu. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz Nosek. Widzimy się w poniedziałek.